Witam Państwa bardzo serdecznie. Reprezentuję Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu i chciałabym Państwu przybliżyć kilka kwestii związanych z dydaktycznym wykorzystaniem filmów historycznych w edukacji szkolnej i tym, co z tym się wiąże, to znaczy jakie są konieczne zabiegi dydaktyczne, aby ten film sprawnie wykorzystać. Dobrý den, vítám vás srdečně na této konferenci. Já dnes tady zastupuji Univerzitu Adama Mickiewicze v Poznani a svůj referát věnuji několika otázkám využití, didaktického využití historických filmů ve školní výuce a toho, co je s tím spojeno, čili budu se věnovat takovým těm didaktickým zákrokům, které musíme provést, abychom ten film vůbec použít mohli. Na początek chciałabym Państwu pokazać kilka przykładów filmów historycznych i zwrócić uwagę na pewne problemy, które występują, jeśli chcemy je wykorzystać w edukacji szkolnej. Pierwszy przykład, bardzo popularny w polskich szkołach, to jest film Gniazdo z 1974 roku, który opowiada o początkach państwa polskiego i o chrzcie Polski. W rolę Mieszka I wcielił się Wojciech Przoniak, bardzo znany polski aktor, a jego żonę Dobrawę zagrała Wanda Neumann. Na začátku bych vám ráda představila několik příkladů historických filmů, které jsou s oblibou v polských školách využívány. A první z nich, a také problémy, které jsou s tím použitím spojeny. První z nich to je film velmi oblíbený v polských školách, je to film z roku 1974, Hnízdo, který vypráví o počátcích polské státnosti a o přijetí křtu Polskem. A v roli, v hlavní roli, tedy Mněška prvního, vystoupil Wojciech Przoniak, což je velice populární herec v Polsku, a jeho manželku, Dobravku, hrála paní Wanda Neumann. Wielu nauczycieli pokazuje ten film uczniom i mówi, tak wyglądał Mieszko I, albo tak wyglądała Dobrawa. Zobaczcie, jak przebiegał chrzest Polski. Oczywiście ani tak nie wyglądała Dobrawa, ani Mieszko I, to są aktorzy. Jak patrzymy na zdjęcia, to widzimy również, że jest to pewna konwencja charakterystyczna dla kinematografii lat 70., także dla stanu badań historycznych. Tak sobie wtedy wyobrażano przebieg chrztu Polski i wygląd, czy ubranie pierwszych władców Polski. Učitelé často říkají, tak děti, podívejte se na tento film, uvidíte, jak vypadal Měšek, jak vypadala Doubravka a jak ten křest Polska probíhal. Samozřejmě není tomu tak, je to určitá, jsou to herci a je to určitá stylizace, charakteristická konvence pro 70. léta a také ten film odpovídá stavu vědění, které historici měli v tehdejších dobách o tom, jak zřejmě mohli být polští vládci, řekněme, oblečeni, jak mohli vypadat a jak ten křest mohl probíhat. Drugi příklad, který bardzo lubię, bo to jest przykład z moich lat szkolnych, kiedy doszło do ekranizacji powieści historycznej Henryka Sienkiewicza, trylogia i mogliśmy oglądać najpierw Pana Wołodyjowskiego, a potem Potop, a w ostatnich latach także Ogniem i Mieczem, to we wszystkich tych ekranizacjach występuje znany polski aktor Daniel Olbrychski. Ale w każdej z tych filmów gra inną rolę. I dla mnie to było bardzo trudne jako dla dziecka. Dlaczego Daniel Olbrychski jest najpierw w Panu Wołodyjowskim Azją Tuchajbejowiczem, czyli synem Azji Tuchajbeja, a potem, gdzie inni aktorzy są tacy sami, on nagle jest Andrzejem Kmicicem. Tak samo wygląda. A w ostatniej ekranizacji jest samym Tuchajbejem. Další film, který jsem si vybrala jako příklad, je
film, který mám ráda, protože vlastně to bylo součást mé edukace, mých školních let. A je to film, nebo teda spíše trilogie Henryka Sienkiewicze, která byla postupně uvedena na filmové plátno. Nejprve díl Pan Volodyovský, potom Potopa a potom na závěr i Ohněm a mečem. A já tady jako příklad vlastně uvádím postavu, nebo tedy herce Daniela Olbrychského, opět populárního polského herce, který se zahrál ve všech těch třech filmech, ale pokaždé jinou postavu. Čili nejprve v Panu Volodyovském to byl Azia Tuhajbejovič, což byl syn Tuhajbeje. A později, tedy v Potopě, vystoupil jako Andřej Kmitic. A pro mě jako dítě to bylo poměrně nepochopitelné, jak to, když vlastně to ostatní obsazení zůstává stejné, tak ten týž člověk, ta táž osoba najednou hraje někoho jiného. A ve finále v tom posledním filmu, v Ohněm a mečem, hraje samotného Tuhajbeje. Mm-hmm. Przejdźmy może do bardziej współczesnej kinematografii. W Polsce bardzo popularny jest w ostatnich latach serial Korona Królów. I występuje tu oczywiście, czy jednym z bohaterów jest także Karol IV luksemburski. I najpierw gra jego w młodości inny aktor, to jest Jan Marczewski, tutaj po lewej stronie, a głównym aktorem, który wchodzi właśnie w rolę, wciela się w postać Karola IV, jest Saniwoj Król, już jako dorosły człowiek. Další, abychom tedy pokročili do současnosti, film, který mám chci představit, je tedy vlastně seriál, historický seriál, jmenuje se Koruna králu, je v Polsku velmi populární a tam se setkáváme s postavou Karla IV. A jak vidíme i na obrázcích po levé straně v době dospívání mládí hrál Karla IV. Jan Marčevský a později už tedy dospělého krále Karla IV. Hrál Saniwoj Król. Ale tutaj też mamy taką ciekawą historię, ponieważ ten sam aktor, Saniwoj Król, gra dwie różne postaci w tym serialu, bo z jednej strony wciela się w Karola IV., a w sezonie pierwszym gra Jana Luksemburskiego. Także jeśli chcielibyśmy wykorzystać w szkole ten serial, no to natrafimy na takie problemy, ponieważ uczniowie będą mieli kłopot z rozpoznaniem postaci historycznych. I s tímto seriálem se váže ta taková zajímavost, že ten již zmíněný Saniwoj Król, který hraje dospělého Karla IV., současně v první sezóně toho seriálu hraje jeho otce, Jana Lucemburského. Takže pokud bychom chtěli použít tento seriál jako zdroj informací pro studenty, budeme mít trochu obtíž s tím, že když budeme zobrazovat pouze části, tak se nám ty dvě postavy tam mohou stírat. Jeśli nasi uczniowie będą także oglądać kino czeskie, a przecież dzisiaj w internecie mają dostęp do różnych materiałów, no to popatrzmy na film, o którym dzisiaj już była mowa i popatrzmy, jak wyglądał z perspektywy czeskiej Karol IV, najnowszy, powiedzmy, jednej z nowszych tak ekranizacji. Więc jak popatrzymy na postać Karola IV, którego gra Krzysztof Chadek i właśnie Saniwoj Król, no to oni wyglądają zupełnie inaczej. Nie chodzi o to tylko, że wyglądają inaczej, bo każdy z nich jest inny, ale są ucharakteryzowani zupełnie inaczej. A když tedy hovoříme o tom Karlu IV., můžeme se podívat i na české stvárnění této postavy. Konec konců dneska je internet všeobecně dostupný, mohou se žáci dostat k oběma těmto verzím. A podívejme se na Krištofa Hádka, který si zahrál Karla IV. V filmu Hlas pro římského krále. A srovnejme si, jak vypadá naopak předtím Saniwoj Król, kterého jsme viděli jako Karla IV., nejedná se pouze o rozdíl ve fyziognomii. Samozřejmě každý z těch herců vypadá jinak, ale jde o to, že každý z nich je jinak charakterizován, jinak stylizován. Jsou naprosto odlišní. Tak więc nie możemy w taki bezpośredni sposób wykorzystać filmu jako źródła
historycznego do wydarzeń, o których one, o ten film opowiada. Bo film historyczny w nauczaniu historii czy w edukacji szkolnej pełni zupełnie inną rolę. To znaczy może być źródłem historycznym, ale nie do wydarzeń, o których opowiada, tylko do epoki, w której powstał. Jako autorska wizja reżysera dotycząca konkretnych wydarzeń historycznych. Ma oczywiście jeszcze wiele innych zalet i my możemy ten film wykorzystać z innych względów, ponieważ rozwija zainteresowania uczniów, ponieważ pobudza ich wyobraźnię, pomaga nam także ich zaktywizować. Oni w ogóle lubią oglądać filmy na lekcji, to jest bardzo ciekawe. No, film także nam pozwala w jakiś sposób wzbogacić i zilustrować wydarzenia, które opisujemy. Czyli wyplývá nám z toho to, že film nemůžeme, historický film, využít jako přímý zdroj, historický zdroj pro přímo předání informace o dané historické události, ale pouze ten film využít jako zdroj informací o době, o autorském stvárnění té dané události. Prostě nemůžeme film použít, abychom přímo jenom tím filmem předali dětem informaci. Ale samozřejmě film využitelný ve výuce je, historický film je využitelný, protože má celou řadu výhod. Nám se díky filmu daří rozvíjet zájem žáků o dané téma. Formujeme jejich představivost. A je to taky způsob, jak je aktivujeme. Oni se rádi využívají filmy při výuce. Takže my tím můžeme ten obsah, který my sami jim předáváme, nějakým způsobem ilustrovat a obohatit. Oczywiście film również ze względów dydaktycznych jest dla nas bardzo ważnym medium podczas lekcji, ponieważ dzięki filmom możemy kształcić różnego rodzaju pojęcia historyczne, świadomość historyczną. Pamiętajmy także, że dzisiaj bardzo łatwo jest do tych filmów dotrzeć. Tak? Mamy mnóstwo różnego rodzaju źródeł poboru tych filmów, zdobycia, dotarcia do nich. Możemy także film bardzo łatwo wykorzystać technicznie. Bo można go zatrzymać, można wyciąć fragment, można połączyć kilka scen, a więc film jako środek dydaktyczny jest bardzo pożyteczny i bardzo łatwy w użyciu. Z dydaktycznego hlediska film pomożemy za bardzo dôležité medium, ponieważ jego wyużycie jest dla nas bardzo przyjaźniwe. My pomocy filmu możemy nějakým způsobem prezentovat historické pojmy, vytvářet určité povědomí u žáků. Kromě toho si musíme uvědomit, že k filmu máme poměrně snadný přístup. Jsou snadno dostupné, je celá řada zdrojů, kde můžeme se k filmům dostat a také je velice dobře technicky využitelný, protože film můžeme zastavit, můžeme pustit pouze určitou sekvenci, můžeme několik scén sestavit dohromady, abychom předali určitý obsah. Takže to je pro nás vlastně výhodné. Pamiętajmy również, že v naší škole v té chvíli funkcionuje pokolenie Z, czyli uczniowie, którzy odbierają rzeczywistość troszkę inaczej niż na przykład w moim wieku to było, jak ja chodziłam na przykład do szkoły. Poznają rzeczywistość poprzez obrazy. Bardzo często w związku z tym w szkole wykorzystujemy różne formy wizualizacji, przedstawienia graficzne, schematy, wykresy, mapy, ilustracje. Wszystko to, co pozwala nam dotrzeć do nich w bardzo różny sposób, zróżnicowany. To znaczy, że nie tylko poprzez słowo i poprzez jeden jakby rodzaj receptora, czyli na przykład przez słuch, ale także przez wzrok, przez doświadczenie. I bardzo ciekawe są też badania, które przeprowadziliśmy w Polsce w ostatnich latach, dotyczące tego, jaki rodzaj edukacji, czy powiedzmy pozyskiwania informacji oni preferują, to jest edukacja imersyjna, czyli edukacja przez zabawę. To jest w tej chwili najważniejsze jakby oczekiwanie, ma być ciekawie i ma być przyjemnie.
Mamy się bawić, chcemy się bawić, chcemy połączyć, czy oni chcą połączyć edukację z zabawą. A więc nie możemy prowadzić lekcji w taki sposób tradycyjny, bo młodzież, która jest troszkę inna w tej chwili, oni tego nie zrozumieją. Mhm. I jeszcze mamy problem, bo jeszcze rośnie nam pokolenie alfa, które się wychowało z inteligencją sztuczną, więc to już będzie zupełnie inne wyzwanie edukacyjne dla nas. Dlatego jakby wykorzystanie filmów jest wręcz konieczne, tak? To znaczy my jesteśmy skazani na odwoływanie się do tego rodzaju pomocy dydaktycznej. Mhm. Tak, w současné době navíc si musíme uvědomit, s jakým vlastně klientem a naším předmětem vzdělávání máme co dočinění. To znamená uvědomit si to, že ve škole je v současné době vzdělávána takzvaná generace Z, která má naprosto odlišné vnímání reality, než jsme měli třeba my v době, kdy jsme se učili. A pro ně vlastně jim je vlastní obrázková kultura, čili vnímání světa prostřednictvím obrazů. Čili my musíme se snažit o vizualizaci, musíme předkládat různá schémata, mapy, ilustrace, abychom udrželi jejich pozornost, potřebujeme určitou rozmanitost, čili ne soustředit se pouze na jeden smysl, čili sluch, ale zaměstnat rovněž další oko a také vlastně pracovat s jejich zkušeností, kterou vlastně vytváříme. A v současné době, v poslední době probíhal v Polsku výzkum, kde jsme zjišťovali, jakým způsobem by děti chtěli se vzdělávat. A zjistili jsme, že pro ně z jejich pohledu je nejlepší takzvané imerzní vzdělání. To znamená, že je vtahujeme do tématu formou zábavy. Oni chtějí, aby to, co se jim prezentuje, bylo zajímavé a aby bylo příjemné, aby se vlastně současně mohli bavit. Čili tradiční výuka není to, co by... To není způsob, jak se k ním dá vlastně dostat, protože oni často nepochopí ten předávaný obsah. Další problém, který máme, je také to, že nám vyrůstá v současné době generace alfa, která už vyrůstá s umělou inteligencí, což je další výzva. Čili v podstatě jsme odkázáni na to, abychom využívali film co nejvíce. Z punktu widzenia dydaktycznego, jako nauczyciele historii, mamy kilka możliwości wykorzystania tego filmu. Możemy to zrobić albo w takiej typowej strukturze lekcji, czyli projektując godzinę lekcyjną, ale możemy także to spojrzeć na to jakby z punktu widzenia całego procesu dydaktycznego i możemy to zrobić zarówno przy wprowadzaniu nowych treści, przy podsumowaniu. Bardzo ważne jest to, że film idealnie sprawdza się przy pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, czyli o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych i tych słabszych, i tych bardzo zdolnych. Tak? Ten film jest jako środek dydaktyczny w tym momencie bardzo korzystny. Z dydaktyckiego hlediska se na problematykę możemy podívat z różnych aspektów. Za prvé, jakým způsobem využít film už přímo v struktuře hodiny a další, jak použít film už ve struktuře celého programu vzdělávacího. Zda ho použít na začátku, kdy ten nový obsah uvádíme, a nebo třeba potom při shrnutí. Je rovněž ověřeno, zjištěno, že film je vynikající prostředek, který můžeme použít, máme-li děti s rozmanitými vzdělávacími potřebami, to znamená děti, které, řekněme, jsou slabší, a zase naopak děti, které mají intenzivnější potřebu podnětů. Więc to pytanie jest takie, to jaki film możemy w szkole wykorzystać? Jaki film byłby najlepszy? Najlepszy film to byłby film dydaktyczny. Co to jest film dydaktyczny? To jest film, który powstał na jakby zamówienie czy na potrzeby edukacji szkolnej. Film specjalnie wyprodukowany dla dzieci, dla młodzieży szkolnej, który ma określone cechy. Jakie?
No na przykład takie, że on realizuje pewną misję edukacyjną, czyli chce czegoś nauczyć. On się wpisuje w treści programu nauczania i jest dostosowany do szkolnego odbiorcy. Na przykład w ten sposób, że używa określonego słownictwa, którego oni rozumieją, ma pewne środki wyrazu, tempo, tak, i wszystkie zabiegi, które się stosuje w tym filmie, one są dostosowane do możliwości szkolnego odbiorcy. Když se ptáme, jaký film by byl pro naše vzdělávací účely nejlepší, můžeme si odpovědět, že by to byl film didaktický. Didaktický film je film, který vznikl právě, dalo by se říci, na zakázku pro potřeby školního vzdělávání. A projevuje se to jeho vlastnostmi, které má. To znamená, že vlastně realizuje určitou vzdělávací misi, to znamená, je vytvořen proto, aby předal určitý obsah, naučil něčemu. Realizuje se to i tím, že používá vlastně obsahově odpovídá programu vzdělávacímu v té dané etapě, pro kterou používáme tento film, a současně je přizpůsoben příjemci, to znamená studentům, žákům, a to slovní zásobou, použitým výrazivem, a také tempem a dalšími prostředky. I co jest ważne, ten film powinien także uwzględniać pewne zasady pedagogiczne, na przykład, że zaczynamy od tego, co łatwe, i przechodzimy do tego, co trudniejsze, że zaczynamy od tego, co uczniowie już wiedzą, przechodzimy do, czy mogą wiedzieć, przechodzimy do tego, co może być dla nich nowe. Najważniejsze jest też to, żeby film był krótki. To znaczy, żeby dało się go wykorzystać w strukturze typowej 45-minutowej lekcji. Takový film také zohledňuje určitá pedagogická pravidla. To znamená, že vlastně svou strukturou přechází od toho, co je snadnější, jednodušší, k tomu komplikovanějšímu. Že pokud možno vychází z toho, co už by žáci měli znát, znají nebo měli znát, k těm věcem, které jsou pro ně nové. A také je důležité, aby byl krátký, protože si musíme uvědomit, že chceme-li ho použít, musíme ho použít ve struktuře klasické 45-minutové hodiny. V związku s tym mamy jako nauczyciele mamy kilka możliwości. Możemy skorzystać z filmów dydaktycznych, które na przykład produkują czy zlecają produkcję wydawnictwa podręcznikowe, które chcąc zachęcić do zakupu podręczników oferują także filmy dla nauczycieli do wykorzystania. Możemy również, to jest takie na przykład gdańskie wydawnictwo tutaj naukowe, jest jego logo. Możemy także skorzystać z gotowych filmów, kupić je jako nauczyciele od firm, które zajmują się produkcją i dystrybucją takich filmów, jak na przykład Wytwórnia Filmów Oświatowych czy Nauka. Możemy też skorzystać, i bardzo często tak się dzieje, z filmów fabularnych o tematyce historycznej, bo one są najciekawsze. Dla wielu uczniów te filmy dydaktyczne są po prostu nudne. A filmy, bo są za bardzo szkolne. Natomiast filmy fabularne o tematyce historycznej, które oglądają w kinie, albo słyszeli o nich, tak, w kinie gdzieś, czy że jest ten film do obejrzenia w kinie na przykład, albo filmy dokumentalne, czarno-białe, takie, które pokazują tą przeszłość zupełnie, której oni nie są w stanie sobie wyobrazić, to dla nich jest atrakcyjne. Mamy YouTube. I na YouTube máme těch filmů mnóstvo. Mm-hmm. Já jako učitel mám možnost využít filmy a můžu si zvolit film didaktický, kdy vlastně takové filmy jsou často k dispozici celá řada nakladatelství, které se zabývají vydáváním učebnic. Rovněž mají připravený takovýhle didaktický materiál pro učitele jako podporu určitou. Potom jsou rovněž různé produkce filmů, a tady třeba máme uvedené to gdaňské osvětové nakladatelství, které takto vydává filmy. Potom jsou už přímo filmy nebo společnosti, které produkují filmy, které jsou určeny, dají se koupit, vlastně učitel si je může koupit, a
Další možnost je využití hraných historických filmů. Celovečerních na nich je zajímavé to pro žáky, nebo ještě jinak. Ty filmy jsou pro žáky mnohem zajímavější, protože řekněme si otevřeně, didaktické filmy často považují za nudné, příliš takové školní. Takže filmy hrané jsou zajímavější, často o nich třeba slyšeli, vědí, že takový film byl v kině. A jsou pro ně často zajímavé rovněž černobílé dokumenty, které jim ukazují ten svět, který už nemohli zažít, jsou prostě pro ně zvláštní, zajímavé. Čili co zrobiť, żeby móc wykorzystać filmy różnego rodzaju w edukacji szkolnej? Nauczyciel powinien, wybierając filmy, przeprowadzić taki rodzaj refleksji, autorefleksji, takiego zastanowić się nad kilkoma kwestiami. Chodzi przede wszystkim o to, w jakim celu ten film chce wykorzystać. Nie wykorzystujemy filmu tylko po to, żeby było atrakcyjnie, żeby się uczniom podobało, tylko żeby z tego można było wyciągnąć określone wnioski. Dlatego ważne jest, jakie cele nam ten film realizuje, cele edukacyjne, jakiej wiedzy ten film dostarczy naszym uczniom i przede wszystkim, co my musimy zrobić, jakie zabiegi edukacyjne podjąć, żeby nasi uczniowie ten film zrozumieli. Takže když chce učitel využít různé filmy, ať už didaktické nebo ty hrané, musí napřed projít určitou reflexí, musí se zamyslet před tou hodinou, k jakým účelům chce ten film použít, jaký je cíl, protože nedává smysl použít film jenom proto, aby se žákům na hodině líbilo. Takže musí se zamyslet, jaký vzdělávací cíl plní film, jakou informaci díky němu žáci mohou získat a jaké didaktické zákroky musí provést, aby ten film k tomu účelu byl použitelný. Já pozvolím se přesunout tu trošku, bo čas nás goní, ale... Čas nás tlačí, posuneme se víc dopředu. Proszę państwa, jest pewna koncepcja, jest pewien pomysł na to, jak w sposób dydaktyczny ten film wykorzystać. Otóż powinniśmy zastosować takie trzy etapy pracy z filmem. Pierwszy etap – przygotować uczniów. To jest taki etap przygotowania uczniów do odbioru filmu. Potem dopiero może być prezentacja filmu. I na końcu, etap trzeci, powinno być podsumowanie i wyciągnięcie wniosku. I najważniejszy etap, to nie jest właśnie to oglądanie tego filmu, tylko ten, z punktu widzenia oczywiście nauczyciela, to jest ten pierwszy etap, etap przygotowania ich do odbioru filmu. Mhm. Także chcemy-li wydatkowskim uczniom wyużyć film, musimy projít takovými třemi fázemi práce s filmem. První je příprava žáků vůbec na to, aby se film mohli shlédnout. Druhá je samotná prezentace. Třetí etapa je potom shrnutí filmu a určité závěry, které si z toho vezmeme. Nejdůležitější z pohledu učitele je samotná příprava žáků na shlédnutí filmu. I co w ramach tego przygotowania powinniśmy zrobić jako nauczyciele? Powinniśmy przede wszystkim opowiedzieć o samym filmie. Kiedy powstał? Kto jest jego reżyserem? W jakich okolicznościach ten film powstał? Jaką też rolę miał spełnić na przykład w danym okresie historycznym? Powinniśmy także powiedzieć im, dlaczego ten film chcemy im pokazać i w jaki sposób on jest nam potrzebny do zrozumienia konkretnego tematu historycznego. Když pracujemy na té přípravě jako učitelé, tak musíme si uvědomit, že potřebujeme žákům sdělit informace o samotném filmu. To znamená, měli by vědět, kdo je režisér, v jaké době vznikl, proč vznikl, jaké byly okolnosti jeho vzniku, jaká roli měl plnit. Dále jim musíme také předat informaci o tom, proč jim ho chceme pustit, co jim na něm chceme ukázat, čemu chceme, aby oni porozuměli díky tomu filmu. Musíme takže ukierunkovat jich obserwacje, tak? To znaczy czas, który oni poświęcają na obejrzenie filmu, nie może być takim czasem, gdzie mówimy, no zobaczcie, obejrzyjcie sobie, tak? Popatrzcie, potem porozmawiamy, dlatego, że jeden
zauważy gołębia, który tam gdzieś sobie fruwa, tak? Ktoś inny zauważy miecz, a ktoś jeszcze inny powie, że tam na przykład, powiedzmy, nie wiem, deszcz padał. Więc to, ta obserwacja uczniów musi być ukierunkowana. To znaczy my musimy sformułować pytania, zadania dla ucznia i on musi wiedzieć, na co powinien zwrócić uwagę i na jaki temat będziemy rozmawiali po projekcji filmu. Musíme také žáky nasměrovat, aby si všimli toho, co, za jakým účelem to vlastně pouštíme. Nemůžeme to udělat tím způsobem, že jim řekneme, tak se podívejte na film a pak si o tom popovídáme, protože každý z těch žáků si všimne něčeho jiného a zřejmě asi ne toho, čeho chceme, aby si všimli. Takže my ještě předtím musíme sformulovat otázky, které si klademe nebo které si oni mají klást, nasměrovat i na to, čeho si mají všimnout a o čem potom po filmu budeme hovořit. Mm-hmm. I bardzo ważne jest wprowadzenie merytoryczne do filmu. To znaczy, my musimy zadbać, aby oni znali postaci, które tam się pojawią, znali pojęcia, które tam się mogą być wykorzystane, żeby również zdawali sobie sprawę, jakiego rodzaju jest ten film i w związku z tym, jakie wynikają z tego rodzaju filmu, na przykład pewne konsekwencje. Powiedzmy, że film jest pewną formą perswazyjną, tak? To znaczy mogą być tam różnego rodzaju manipulacje, stereotypy, przekłamania, różnego rodzaju autorskie zabiegi, które powodują, że film dobrze się ogląda, ale z tego wynikają także pewne zmiany, jeśli chodzi o wartość poznawczą, tak? To znaczy, że uczniowie muszą sobie zdawać sprawę z tego, że film to nie jest, tak jak już powiedziałam, źródło historyczne do tych wydarzeń, o których opowiada. Mm-hmm. Musíme také udělat určitý věcný úvod, to znamená, aby žáci znali postavy, které tam vystupují, něco o nich věděli, aby znali pojmy, se kterými se tam mohou setkat. Musí vědět také, jaký je to druh filmu, což je spojeno s určitými důsledky. Jedná se o to, že autor může pro to, aby se na film dobře dívalo nebo z nějakých jiných důvodů, použít určité kroky, které mění tu realitu, můžou tam mít určité manipulace a to žáci musí očekávat, aby chápali, jak to mění vyznění toho filmu. To je to, co jsme si říkali na začátku, že film není přímým zdrojem historické informace o historické události. I teraz chciałabym skończyć też odwołaniem się konkretnego przykładu, ponieważ powiedziałam Państwu, że najlepszy byłby film o cechach dydaktycznych. No i mamy taki film, a mianowicie taki rodzaj filmu, to jest bardzo często wykorzystywana w polskiej szkole Polska Kronika Filmowa. Krótkie filmy dotyczące historii Polski Ludowej, czyli filmy, które powstały w latach 1944-94, o tym chyba wczoraj też była już mowa, często emitowane, więc jakby jest ich dużo, no i są bardzo krótkie. Czyli w tym sensie dają się do w szkole bardzo łatwo, wydawałoby się, tak, wykorzystać. Na závěr chci uvést konkrétní příklad filmu, který můžeme jako didaktický využít, protože má celou řadu vlastností, které se nám pro tu výuku hodí. Je to Polská filmová kronika. Ty filmy vznikaly v době Polské lidové republiky, to znamená od roku 1944 do 90. roku. Jejich celá řada, je tam obrovský výběr a jsou příslušně krátké. To też jest ciekawe, że ta Polska Kronika Filmowa podejmowała praktycznie wszystkie problemy, którymi żyli ludzie w czasach Polski Ludowej i dotyczyła każdej dziedziny życia. Ktoś się interesuje motoryzacją, znajdzie jakiś ciekawy materiał, ktoś chce powiedzieć o modzie, o kobietach, o szkołach. Tematów jest bardzo dużo. Te polskie kroniki filmowe są też dosyć łatwo dostępne, bo jest repozytorium cyfrowe Filmoteki Narodowej i tam w zasadzie wszystkie te kroniki są dostępne w wersji cyfrowej. A je to vynikající zdroj i z toho důvodu, že v Polské filmové kroniky se věnovali
absolutně všem záležitostem, kterými žila polská společnost v té době. Kromě toho mají velmi široké spektrum, širokou oblast, které se věnují. To znamená, když někoho zajímají filmy o automobilech, tak si je schopen z této oblasti něco najít. A navíc jsou snadno dostupné, protože jsou v digitalizované podobě v Národní filmotéce, komplet všechny. Ale jest to bardzo trudny materiał pod względem merytorycznym, dlatego że jest to film propagandowy, który niesie ze sobą bardzo wiele trudnych interpretacji i pytanie jest, czy nasi uczniowie będą w stanie zrozumieć te filmy, odczytać te półprawdy i prawdy, które manipulacje, zabiegi retoryczne, bo wiemy, że tam wszystko, obraz, dźwięk, tekst, długość relacji, kolejność miała kluczowe znaczenie. Dlatego uważam, że tego typu filmy są bardzo trudne do wykorzystania w szkole i na pewno nie w szkole podstawowej, tylko ewentualnie w szkole ponadpodstawowej. Samozřejmě filmové kroniky nám kladou nástrahy. Je to po věcné stránce obtížně využitelný materiál. Musíme si uvědomit, že jsou to filmy propagandistické. Takže jsou obtížně interpretovatelné, tedy pro naše žáky. Je otázka, zda budou schopni pochopit, co se tam vlastně děje, jestli rozpletou ty polopravdy a manipulace, které se tam dějí, protože víme, že všechno, co v těch filmech bylo, obraz, zvuk, délka, pořadí, v jakém ty problémy se tam prezentují, to všechno plnilo ten propagandistický účel. Čili my je můžeme využít, ale zřejmě ne na úrovni základní školy, spíše u starších studentů. I ostatni już slajd. Chciałam tylko zasygnalizować, że jest także bardzo ciekawa kronika. Jest jeden odcinek, taki bardzo ciekawy, z 1949 roku, który dotyczy przyjaźni polsko-czechosłowackiej, a mianowicie powstał w drugą rocznicę podpisania paktu o przyjaźni polsko-czechosłowackiej, czyli w 1947 ten pakt podpisano, natomiast to jest już dwa lata później i króciuteńko w ciągu 4 minut opowiada właśnie o tym, jak się rozwija ta przyjaźń polsko-czechosłowacka, opowiada o kulturze czechosłowackiej i o wystawie właśnie powiedzmy eksponatów związanych z tą kulturą, to jest głównie rzeźba, takie tkactwo, takie elementy materiałów, tkanin i też jest takim przykładem właśnie typowo propagandowego przekazu. I moglibyśmy się zapytać teraz, jakich zabiegów dydaktycznych musimy użyć, żeby nasi uczniowie byli w stanie ten film zrozumieć i go wykorzystać. Nie popatrzeć na niego tylko i powiedzieć, o, ciekawie jest, co się dzieje na lekcji, tak, nie jest nudno, tylko co ja zrozumiałem, czy zrozumiałam z tego filmu i co ja się dowiedziałam, na przykład, o przyjaźni polsko-czechosłowackiej z tego filmu. Bardzo Państwu dziękuję. Tak, již poslední slajd, a to je jenom takový příklad právě té filmové kroniky z roku 1949, díl, který byl věnován polsko-československému přátelství u příležitosti druhého výročí uzavření smlouvy o přátelství mezi Polskem a Československem, k němuž došlo v roce 1947. Je to 4minutový film, kde se dozvíme o tom, jak se tedy vyvíjí to přátelství, jaká je československá kultura, rovněž upozorňuje na výstavu, kde jsou exponáty právě ty československé, jsou tam především sochy, ukázky tkalcovského umění. A samozřejmě je to příklad typického propagandistického filmu. Takže tady zrovna bychom se museli zamyslet jako pedagogové, jaké didaktické zákroky bychom provedli, abychom mohli ten film použít, aby to nebylo jenom takové zpestření hodiny, že by se žáci podívali a vlastně aby si z toho byli schopni odnést nějakou informaci o tom, jak se utvářelo to přátelství a co se vlastně, aby se z něho dozvěděli. Děkuji vám za pozornost. Děkuji.